Witam serdecznie fanów Blendera. Swój dzisiejszy poradnik poświęcę retopologii. Retopologii siatek 3D w Blenderze. Teraz widzicie popiersie. Popiersie wyrzeźbiłem sobie w panelu rzeźbiarskim, używając do tego celu trybu dynamicznej topologii. Żeby odwzorować kształt popiersia, dokładnie użyłem 293 tysięcy poligonów o podstawie trójkąta. Jednak też przygotowałem sobie zamiennik popiersia. Zamiennik zbudowany w oparciu o manualną retopologię, którą wykonałem w oparciu o wyrzeźbiony kształt. I zbudowałem ją wyłącznie z poligonów o podstawie czworokąta, których przepływ odnosi się do formy obiektu. Ręczną topologię wykonałem dlatego, gdyż po pierwsze chciałem uprościć siatkę 3D na obiekcie, a jednocześnie móc w przyszłości popiersie oteksturować lub nawet poddać animacji. I właśnie, retopologię stosuje się w takich razach. Ręczna retopologia przewyższa retopologię automatyczną. I dlatego, jeżeli chcemy zbudować obiekty 3D profesjonalne, musimy je retopologizować. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak taką retopologię od A do Z w dzisiejszej wersji Blendera przeprowadzić, to zapraszam Was do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. Retopologię najprościej zacząć jest od dodania na scenę nowego obiektu. Tym nowym obiektem będzie plane. Plane to odpowiednik pojedynczego poligonu o podstawie czworokąta. Do plane'a dodam materiał. A w trybie edycji plane'a zrotuję i ulokuję przed popiersie. Następnie ulokuję go po prawo. Teraz użyję narzędzia Snap. Włączę opcję Facey i projekt indywidualnych elementów. Użyję klawisza G. Plane przykleił się do popiersia. Skala G. W kolejnym kroku wejdę do zakładki Obiekt Properties i tutaj w zakładce Viewport wybiorę funkcję Infront.
kolejny etap. Dodam dwa modyfikatory. Pierwszym modyfikatorem będzie modyfikator Mirror. Tutaj uaktywnię opcję Clipping. Drugim modyfikatorem będzie modyfikator Shrink Wrap. Jako cel wskażę obiekt Sculpt. Wybiorę metodę Projekt i przyciąganie nad powierzchnią. Ustawienia mam poczynione. Mogę teraz już użyć narzędzia PolyBuilding. To właśnie to narzędzie zostało dodane do Blendera w celu wykonywania ręcznych retopologii. Gdy najadę kursorem na krawędź, krawędź jest aktywna. Gdy najadę na wierzchołek, wierzchołek jest aktywny. I teraz lewy przycisk myszy pozycjonuje wierzchołek. Potrzebuję jeszcze kilku wierzchołków kontrolnych. Dodam Edge Loop. Ctrl R. Poprawię lokalizację wierzchołków. I zaczynam edycję. Zaznaczam krawędź, lewy przycisk myszy, wyciągam poligon. Z narożnego wierzchołka z przyciskiem Ctrl mogę od razu wyciągnąć nowy poligon, a więc Ctrl, ruch myszką, puszczam nowy poligon. No i powtarzam operację z kontrolem. Doszedłem do takiego momentu. Teraz najlepiej jest opuścić tryb PolyBuilding i przenieść się do trybu Selekcja. Selekcjonuję cztery wierzchołki F i je wypełniam. Ctrl R od razu mogę dodać Edge Loopa. No i teraz popatrzcie. Może w milczeniu, bo już wiecie, jak tego narzędzia używać, jak będę modelował siatkę. Teraz znowuż przejdę do selekcji, zaznaczę te dwa wierzchołki F, połączę je, a właściwie to mogę zaznaczyć sześć wierzchołków F i je wypełnić poligonem. Teraz na zaznaczonym poligonie użyję funkcji I. I wstawię nowy poligon. Przełączam się na narzędzie PolyBuilding. G. I
modeluję. Tutaj, w okolicach ust, najlepiej jest stosować pętlę. Też to robię. Chciałbym tutaj podkreślić wargę, a więc mogę wrzucić się z lupa, Ctrl R. I tu też. No i jak widzicie, retopologia wcale nie jest taka trudna. Warto sobie pozostawiać wolne przestrzenie w tym celu, żeby można było dodać na szybko edge loopy. I tak kształtować przepływ siatki, żeby był zgodny z formą naszej postaci, naszego obiektu 3D. Myślę, że tego pokazu na ten czas wystarczy. Teraz przejdę do następnego etapu. Dodam kolejne modyfikatory. Dodam modyfikator subdywizji. Modyfikator subdywizji zagęszcza siatkę. Modyfikator subdywizji musi znajdować się powyżej modyfikatora shrink wrap. Wtedy będzie oddawał możliwości pokazania detali. Kolejny modyfikator to modyfikator wygładzający normalny. Żeby modyfikator zadziałał, muszę włączyć opcję autowygładzanie. Już wszystko super wygląda. I teraz mogę jeszcze dodać jeden modyfikator. Modyfikator bevel. Nie jest to obowiązek. Bevel musi znaleźć się powyżej modyfikatora subdywizji. I tutaj wybieram Amount. Zero jedna setna i Limit metoda. Kąty. I teraz, manipulując parametrem kątów,
mogę podkreślać wybrane obszary. Ja sobie tutaj zmienię kąt na 15 stopni. Widzimy już, pewne rejony zostały wyostrzone. Dodatkowo jeszcze wejdę w zakładkę Geometria i tutaj sobie zniosę Overclamp, bowiem szerokość fazy definiuje parametr Amount. Teraz wyświetlę siatkę. I zobaczcie na przybliżeniu, że modyfikator Bevel działa na pewien zestaw krawędzi, dodając obwódkę. Modyfikator subdywizji dodaje nam detali i przez to model kanciasty zamienia się w kształt obły. Shrink wrap trzyma formę, a właściwie to decyduje o tym, jak ta nowa siatka przylega do obiektu bazowego. No a modyfikator wagi normalnych wygładza powierzchnię. I to praktycznie wszystko w temacie. To jest poprawnie wykonana retopologia. Mając nową, uporządkowaną, zredukowaną siatkę 3D, możemy przystąpić do kolejnego etapu, do teksturowania obiektu lub jego animacji. I to chyba wszystko w dzisiejszym poradniku. Chyba przekonałem Was do tego, żeby nie bać się ręcznej retopologii i o ile to jest możliwe, to z tego zabiegu korzystać. Dziękuję za uwagę.